Sobotą w Miejskim Centrum Kultury odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań kawiarni literackiej. Motywem przewodnim ostatniego spotkania były świętokrzyskie pejzaże. Swoje wiersze zaprezentowali członkowie grupy literackiej Wiklina. Powstała ona na skutek plenerów, w jakim uczestniczyli w czerwcu tego roku członkowie grupy na Ponidziu. Prezentację twórczości członków Wikliny poprzedziło spotkanie z Anną Rymarczyk, autorką blogu Świętokrzyskie Włóczęgi, która opowiedziała o swoich wyprawach po regionie świętokrzyskim. Wiersze i fraszki, jakie powstały w wyniku zachwytu ziemią świętokrzyską, autorzy podzielili na trzy części: pejzaże, miejsca oraz obyczaje i tradycje. Swoje wiersze prezentowali m.in. Elżbieta Jachanna Zakrzewska, Mirosław Pardela, Katarzyna Metzger, Maria Wrzeszczewicz, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Bernadetta Bąkowska, Marian Frąk, Michał Kojara, Czesław Nowakowski, Danuta Ewa Skalska, Barbara Obara, Jacek Kwiecień, Marianna Józefczak-Sasińska, Zbigniew Ścisłowicz i Małgorzata Biela. Podczas spotkania swoje zdjęcia zaprezentowali Anna Rymarczyk, Edward Śliwiński, Michał Kojara oraz Halina Wężyk. Podczas 11. edycji Kawiarni Literackiej uczestnikom towarzyszyła muzyka. Wystąpiły uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej i członek Wikliny Sławomir Bogusiewicz. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek.